Święci na trzecie tysiąclecie Daniela Anż to książka, która stawia też bardzo mocne diagnozy współczesnego świata. Chociaż powstała ona w latach 80., wydaje się, że ta diagnoza rzeczywiście się realizuje, szczególnie teraz, już w tym nowym milenium. Daniel Anż pisze: A w międzyczasie ciągle giną ludzie jedna połowa ludzkości z powodu braku żywności, druga na skutek głodu duchowego. Czy długo jeszcze będziemy mogli unikać leczenia operacyjnego? Czy nie jesteśmy na nie skazani, aby odzyskać zdrowie? To sposób bardziej radykalny i przykry, ale często szybszy i bardzo skuteczny. To działanie operacyjne, czyli bolesne, będzie związane może z jakimś tąpnięciem społecznym, z jakąś rewolucją, z jakimiś krwawymi rozwiązaniami. Nie jest to wykluczone, chociaż Daniel Anż próbuje znajdować sposoby, aby uniknąć takiego operacyjnego, jak to nazywa działania. Jeśli nasz chory zachód nie zwróci się ku swojemu lekarzowi, zginie. Oczywiście po to, aby się odrodzić, ale za cenę rzeki krwi. Myślę, że tutaj autor wskazuje na samą sytuację Chrystusa. Założyciela kościoła, który przelał może krwi, wypłynęło ono z jego ciała przez mękę i śmierć, która nastąpiła, ale po to, by zmartwychwstać, by odrodzić się na nowo. Może taką samą drogę będzie musiał przejść jego kościół? To jest pytanie. Ale, aby tego uniknąć, Daniel pisze: Wśród łez i krzyków mogę uzyskać od Boga ratunek dla jednej czy drugiej sodomy. W której znajdzie się dziesięciu świętych. Nie popłynie tam krew, ani ogień nie pochłonie ich, ale Bóg odpowiada: zgoda na dziesięciu świętych, ale znajdź ich i sam bądź jednym z nich, błagam ci o to. To jest rozwiązanie, które wskazuje ojciec Daniel. Świętość jako najlepsze lekarstwo, bo zwraca nas ku temu jedynemu lekarzowi. Bogu, który jest i Stwórcą i Zbawicielem. Świętość zawsze w każdej epoce ludzkości, w każdej epoce Kościoła była antidotum, była rozwiązaniem, była ocaleniem. To czy stanę się świętym nie jest sprawą mojego uznania. To jest sprawa życia i śmierci. Bóg umarł, aby dać nam życie. Nie mamy prawa być przeciętnymi. Nie mamy już na to czasu. Bóg wzywa nas do świętości głośnym wołaniem swojej Ewangelii, swojego ciała i swojej krwi. Nieraz może nam się wydawać, że świętość to taka troska o własne zbawienie, o własną doskonałość, o własne cnoty. Tymczasem świętość nie jest dla nas, nie może być egoizmem. Świętość jest ratunkiem dla Kościoła, dla świata. Świętość musi mieć wymiar społeczny. Sam Chrystus wyraźnie to ukazał, przekazując chociażby właśnie źródło świętości, jakim jest Eucharystia właśnie Kościołowi, wspólnocie. I jeszcze sięgnijmy raz do tekstu Daniela, by odkryć prostotę tej drogi świętości. Nie jest to wymaganie nieosiągalne, jakieś wymagające heroizmu od chrześcijan. Jest bardzo proste. Żyć z Nim, pracować dla Niego, pozwolić się Jemu kochać, czy to znaczy być świętym? Więc to tak słodkie i tak bolesne, więc to tak proste, tak proste. Właśnie. Chrześcijaństwo to jest życie dla Chrystusa. Uczynienie go centrum naszego życia, a jednocześnie pozwolenie, aby On nas kochał, aby On autentycznie o nas się zatroszczył. Pozwólmy mu na to.